newsy linuxowe. Łukasz Stefaniak 08.03.2024, godzina 14. Biblioteki Mesa LavaPipe wzbogacono o bazującą na procesorze obsługę ray tracingu. Wydajność jest na razie niewielka. Przeznaczone dla Linuxa biblioteki Mesa LavaPipe to w uproszczeniu software'owa implementacja API Vulkan. Nie może być w tym przypadku oczywiście mowy o wydajności zbliżonej do sprzętowego przyspieszenia rozwiązań, jednak biblioteki te wykorzystuje się w mniej wymagających zadaniach. Mesa LavaPipe zostało ostatnio wzbogacone o bazującą na procesorze obsługę ray tracingu. Jest to jednak na razie głównie ciekawostka. Bazujące na procesorze ray tracing to rzadkość. Niektóre rozwiązania z techniką pomniejszenie zadania są wykonane przez CPU, jednak z uwagi na potrzebną moc obliczeniową nie może być mowy o pełnym przerzuceniu obsługi ray tracingu na tego rodzaju sprzęt. Implementacja programowej wersji techniki śledzenia promieni w bibliotekach Mesa LavaPipe jest jednak interesująca. Całość możliwa była do osiągnięcia dzięki wykorzystaniu części kodu RADW, który emulował ray tracing na starszych modelach kart graficznych Radeon. I to jest przykładowy właśnie przykład tego z jakiejś gry. Jak można się było spodziewać, efekt końcowy nie jest dobry. Możliwe jest, co prawda, uruchomienie gier z obsługą ray tracingu, ale przy niemal zerowej wydajności z opublikowanego zrzutu ekranu wynika, że Quake 2 RTX, który oficjalnie najbardziej zaawansowaną obsługę ray tracingu oferuje, oczywiście działa w zaledwie jednej klatce na sekundę. Nie może być zatem mowy o zbliżeniu się do wydajności zapewniającej możliwość prowadzenia rozgrywki. Jakość obrazu także pozostawia wiele do życzenia. Przykład ten udowadnia jednak, że obsługa ray tracingu na procesorach jest teoretycznie możliwa. Warto też odnotować, że twórcy bibliotek Mesa pracują ciągle nad jak najlepszym wsparciem dla sprzętowej odmiany techniki śledzenia promieni na Linuxie. Najnowsze wersje sterowników Mesa RADV są znaczącym postępem w porównaniu do implementacji, które były dostępne jeszcze kilka miesięcy temu. Źródło Foronix WCCF Tech. No i dobra. I to jest koniec artykułu. Będziecie mieli link pod filmem do tego. Ok. Trzymajcie się i pozdrawiam. Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości, a to były newsy linuxowe.